i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oni słowa tej przysięgi wzięli sobie naprawdę do serca. Ponad pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne tak i słowa dotrzymali. Są żywym dowodem na to, że można z kimś żyć i długo, i szczęśliwie. Mowa o jubilatach, którzy w środę 18 października świętowali złote i diamentowe gody. Z tej okazji w kolegiacie brzozowskiej odbyła się uroczysta msza święta w intencji par małżeńskich obchodzących 50. i 60. rocznicę ślubu. Eucharystii przewodniczył ksiądz prałat Franciszek Goch w asyście byłego misjonarza księdza Wojciecha Pelca. W homilii proboszcz brzozowskiej parafii podkreślił, że ich małżeństwa to wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć przy tym ołtarzu, że wy jesteście po prostu potrzebni współczesnemu, młodemu pokoleniu. Tak jak ta babcia dla tej damy i tego kajtka. Abyście przekazywali młodemu pokoleniu, nowym, młodym małżonkom, to, co jest niezmienne, to, co jest stałe, to, co jest wartościowe. Abyście pomagali im poznać to, co niezmienne, to, co wartościowe. Aby młodzi ludzie dzisiaj potrafili łączyć tradycję z postępem, a codzienność z wartościami duchowymi. Abyście każdego dnia młodym ludziom mówili: bez Boga ani do proga. Abyście wy w jesieni swego wieku dzielili się z młodymi doświadczeniem swego życia. Młodzi dzisiaj są bogaci we wiedzę zawodową. Oni pokonują nas w tym, ale natomiast wy możecie przekazać im mądrość życiową, której młodzi ludzie nie mają. Bo nie są bogaci w te przeżycia i te doświadczenia, co wy żeście przeżyli. Dzielcie się z nimi mądrością życiową. Spotkanie w sali bankietowej od przywitania zaproszonych gości rozpoczął kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie Piotr Stańko. Następnie ciepłe słowa pod adresem jubilatów skierował burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Drodzy jubilaci, obecnie służycie młodym nabytą przez dziesięciolecia wiedzą i życiowym doświadczeniem. Przypomnijmy, co nasz umiłowany święty Jan Paweł II powiedział o roli seniora. Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń, jak uniknąć wielu życiowych błędów. To w jesieni życia zdobywamy mądrość życiową i możemy stać się człowiekiem prawdziwie spełnionym. Mówiąc wprost słowami papieża Polaka: bez zniechęcenia kontynuujcie waszą drogę i niech radość będzie w sercach waszych. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu Złotych Godów pragnę podziękować za wszystko, co uczyliście jako ojcowi matki, za stworzenie rodzin, za wkład pracy w budowanie życia w naszej gminie. Wszystkim Państwu składam wyrazy uznania oraz płynące z głębi serca życzenia. Niech czas, który jest przed Państwem, upływa w radości, spokoju i w otoczeniu najbliższych. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a Boże błogosławieństwo dodaje Wam sił do dalszego życia we wzajemnej miłości i szacunku. Z okazji jubileuszu 27 par z terenu gminy Brzozów zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Edwarda Sabika dostojni jubilaci odebrali legitymacje przekazane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz listy gratulacyjne i pamiątkowe ręcznie robione księgi wykonane przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Starej Wsi. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać.
Będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzew, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Zwieńczeniem świętowania było wspólne pamiątkowe zdjęcie i tradycyjny toast. Każdy jubileusz, a szczególnie taki okrągły, jest wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji. Maria i Wacław Huberowie z Chumnisk są małżeństwem od 60 lat. Owocem ich miłości jest duża rodzina. Mimo, że dziś dzieci i wnuki poszły już swoją drogą, państwo Huberowie cieszą się każdą chwilą i zdradzają swoją receptę na długowieczną miłość. Jaka jest recepta na tak długowieczny związek? O, miłość, prawdziwa miłość. Pokłócić się czasem z żoną. Nie było, ale nie, takie o pół godzinki ostre słowa. Tak. No a poza tym no, trzeba się dogadać jedno z drugim i to wychodzi na dobre zawsze. Mama mi zawsze mówiła, słuchaj, jeszcze dzisiaj się możesz rozmyśleć, jak braliśmy ślub, bo tego na targowicy nie sprzedasz. Jak już weźmiesz, to musisz trzymać. No i ja te słowa wzięłam sobie do serca. Złote małżeńskie gody to już osiągnięcie, ale te diamentowe zasługują na wielkie uznanie. To duże wzruszenie dla państwa, udział w takiej uroczystości? No, to są dla nas tylko pierwsze i może już ostatnie, wie pani, bo nie wiadomo, czy człowiek dożyje jeszcze dalej. No, chcielibyśmy, no ale na razie on... I to są pierwsze, bo 50-leciaśmy w ogóle nie obchodzili, dopiero teraz 60-lecie. A czy państwo pamiętacie ten dzień, moment poznania się? No oczywiście. No. Jak to wyglądało? Pracowałam w PZGS-ie, a Wacuś pracował w GS-ie Grabownica. I przyjeżdżał, przywoził, nosił jakieś faktury, do mnie się wszystko ręcznie księgowało, liczyło na liczydłach, na tych maszynach takich. I tak się poznaliśmy. No poszliśmy do kina pierwszy raz, to było zima, jesień była. No. Tak, a jeszcze lepiej, bo jakżebym ją prosił o rękę, kupiłem beczkę piwa, wziąłem wujka. Taką malutką. Tak, i pytam się, kochanie, czy chcesz mnie? Ona mówi, że chce. I tak zostało. Tak zostało. Tak. Od ponad pół wieku razem są Jan i Janina Niezgodcy ze Zmiennicy. Do dziś dobrze pamiętają dzień, kiedy zobaczyli się po raz pierwszy. Były zabawy wiejskie, które no po prostu poznaliśmy się, przyszedł po mnie, zatańczyliśmy. A później odprowadził mnie do domu. No i niestety korale mi jakoś przypadkowo zabrał do kieszeni, które musiał później odnieść. No i tak już zostało. Odniósł i został mężem. Został mężem. A pan jak wspomina ten dzień ślubu? Jak? No, był to radosny dzień, dlatego że już miałem przy sobie kogoś, miałem z kim porozmawiać, miałem do kogoś przyjść. No i po prostu na przyszłość wiedziałem, że jak będę miał, to będę miał do kogoś zdążać. Przeżyli ze sobą ponad 50 lat także Emilia i Adolf Schmidt z Brzozowa. Zgodnie podkreślają, że najlepszą receptą na wspólne życie jest miłość, bliskość nawet w najtrudniejszych chwilach oraz szacunek do drugiej osoby. No i ja myślę, że zrozumienie, tolerancja, no i umiejętność no, czasem ustąpienia, czasem postawienia na swoim. Trzeba sobie iść na ugodę. A przede wszystkim rozmawiania. Tak. A pan jak? No ja popieram żonę, bo musiałem się zawsze dostosować. Bo nie mam innego wyjścia. No, nie, żona była autorytetem zawsze i bardzo dobrze. Dobry autorytet, warto go słuchać. I polecałbym wszystkim w koło szanować się
i kochać się. A czy Państwo pamiętacie swój ślub? Jak ten dzień wyglądał? Oczywiście, że pamiętamy. Mieliśmy jakby dwa śluby, bo za naszych czasów się brało odrębnie cywilny, odrębnie kościelny. No to był październikowy też dzień, piękny, słoneczny, trochę wieczny, ale generalnie ładny. Później kościelny też był zimowy, bo braliśmy w Sylwestra ślub kościelny, żeby było ładnie. Był śnieg? Był śnieg, było biało, było bardzo dużo śniegu, ale słonecznie. Także jakoś tak i te 50 lat w gruncie rzeczy się ułożyło, no bez większych wydarzeń trudnych. No i tak jakoś, tak szybko to przebiegło, że... Dzięki Bogu w zdrowiu, 50 lat w zdrowiu, ja nie chorowałem w życiu. I żona też. Dzięki. Nie szły pieniądze na lekarza, szły pieniądze na inne cele. Urządzało się dom, ładowało się w dzieci, jak to się mówi dzisiaj. No i tak się przeżyło te 50 lat. Wspomnienia zostają bardzo miłe. Oby tak dalej jeszcze. Jubileusz Złotych Godów był też wyjątkową okazją, by wrócić wspomnieniami do tego szczególnego dnia, dnia ślubu. I jak mówią Alicja i Janusz Dytkowie z Brzozowa, w małżeństwie najważniejsza jest miłość, szacunek i zrozumienie. Przede wszystkim trzeba sobie ufać, mieć jakieś zaufanie człowiek do człowieka. Mimo tego, że byliśmy młodzi, ja miałem 24 lata, żona miała 22 lata, ale jakoś udało nam się to. Mimo różnych trudności mieszkaniowych i tak dalej, jakoś nam się to udało i wspólne zrozumienie, miłość przede wszystkim. To było zauroczenie, bo myślałam, że to chyba będzie ten. No, tak jakoś po prostu spodobał mi się, a znałam go wcześniej. Myślałam, że to coś będzie z tego i jednak się okazało, że to jednak to jest ten, który... Chciałam go mieć na całe życie. No i dochowaliśmy się trójki dzieci, pięcioro wnucząt, jednego prawnuczka. Także no, jesteśmy raczej, można powiedzieć, małżeństwem spełnionym. Wśród uhonorowanych znaleźli się też Henryka i Ryszard Michalscy z Brzozowa. Jak zgodnie podkreślają, ich życie wypełnione było podróżami, które do dziś pozostały w ich pamięci. Każdą chwilę trzeba wykorzystywać. No i też uzupełniać się w małżeństwie. No, akurat my jesteśmy w takim małżeństwie, że nie bezdzietni. Bezdzietni jesteśmy. No, były różne problemy, no i dlatego jesteśmy bezdzietni. No, ale pięknieśmy przeżyli, bardzo mi się szanowali. Korzystaliśmy z każdej jednej wolnej chwili na imprezach, na zabawach. Dużo zaliczyliśmy wesel. No, bo miałam pracowników, rodzinę dużą, bardzo dużo żeśmy się bawili, dużo żeśmy zwiedzali i w Polsce i za granicą byliśmy, zwiedzaliśmy, nawet w czasy mieliśmy w Baku, tak, no, rejs po Morzu Czarnym, no, Chorwację, Europę, byłem z taką pielgrzymką, pielgrzymka drogi, w sanktuarium maryjne w Europie, też była wspaniała. Pielgrzymka. No dużośmy zwiedzali. Jak Państwo się poznali? Pamiętają ten dzień? Pewno, oczywiście. Myśmy się znali. Wie Pani, ja byłam, pracowałam w szpitalu. Mąż przychodził golić pacjentów do szpitala na chirurgię i tak myśmy się spotykali tam, a później już na, tak gdzieś o lokalach spotykaliśmy. Później mąż poszedł do wojska, korespondencję byśmy prowadzili ze sobą, wrócił z wojska i po wojsku właśnie my się szybko, do 3 miesięcy, żeśmy się tak lepiej poznali. Na koniec uroczystości, jak przed ponad pół wieku, przyszedł czas na tańce.